dobry. Pokój wam, bracia i siostry. A brat mnie poprosił o wygłoszenie świadectwa, a ja się trochę wstydzę. Chwała Bogu. Bóg z nami, ale byśmy z Bogiem. Cóż, od czego tu zacząć? No, jeszcze parę lat temu. To znaczy, może dziękuję Panu Bogu za to, że nie przyszedł ze swoim sądem parę lat temu, ponieważ jako narkoman i złodziej okręgowy, przekleństwo innych ludzi, zwłaszcza mojej rodziny, nie miałbym szans na zbawienie. Dlatego pomimo tego całego zła, które się dzieje na tej ziemi, bardzo dziękuję Panu Bogu, że pomimo tego wszystkiego, czego On nienawidzi na tej ziemi, On jeszcze nie przyszedł. Tylko poczekał na mnie i na nas wszystkich. I tak jak mówiłem, gdyż jako narkoman i złodziej nie miałbym szans na zbawienie. Ja pochodzę z rodziny katolickiej. Nie z patologicznej, takiej zwykłej rodziny, jak wiadomo, gdzie po prostu były różne problemy, ale takie zwyczajne, no. Jednak wszyscy członkowie mojej rodziny, moi bracia, moja siostra zawsze byli tacy no, w porządku, raczej tacy akceptowalni w społeczeństwie. Ja jako jedyny byłem taki najgorszy, po prostu no, już tak jak wspomniałem, kradzieże. W szkole zawsze miałem no, tak zwany przypał. No i tak trwało to do 2014 roku, kiedy ja już naprawdę byłem ruiną człowieka. Już samo to ćpanie nie było aż takim problemem jak to, co potrafiłem zrobić, żeby zdobyć narkotyki, żeby to było po prostu już coraz głębsze dno, coraz gorsze rzeczy. Czyniłem coraz, jakby już hamulców nie było, potrafiłem własną rodzinę okraść. Naprawdę, już to się w ogóle nie mieściło w głowie mojej rodzinie, u której nigdy takich rzeczy nie było. Wiadomo, może tam czasem był jakiś, czy ktoś sobie wypił za dużo, albo jakiś gniew, czy coś. No, bywało takie, ale już aż takiej po prostu deprawiacji to tam nie było i to była taka nowość. Po prostu, i cóż mogę rzec, ale w tej całej mojej, jakby w tym całym moim życiu, ja zawsze wierzyłem w Pana Boga, ale tak jak już mówiłem, nie liczyłem się z Jego zdaniem w swoim życiu. Ja modliłem się o koniec świata, oczywiście do wszystkich świętych, ale wierzyłem zawsze w Pana Boga. Jednak nigdy nie przyszło mi do głowy, że On nie chciałby tego, kim ja byłem, nie? On tego nie chciałby. No i modliłem się, no tak jak mówiłem, zawsze jak na polityków patrzyłem, to się modliłem do Boga, o i tak się modliłem, o koniec świata, ogólnie o... Naprawdę miałem bardzo wiele, nienawidziłem ich szczerą nienawiścią, po prostu... Ale kiedy Pan Jezus zamieszkał w moim życiu, to wszystko się zmieniło zupełnie, już nie mam tej nienawiści, nie mam tych po prostu tych... nie wiem, jak to powiedzieć, standardów moralnych takich, które gdzieś tam powodowały tą nienawiść. No i cóż mogę powiedzieć, nastał właśnie w 2014 roku taki duchowy czas w moim życiu, kiedy ja odczułem po prostu obecność Boga w moim życiu, kiedy On tak jakby otworzył swoje drzwi i powiedział, słuchaj Macieju, oto jestem. I ogólnie składał do mojego serca nacisk, zacząłem mieć sny. Pamiętam jeden z tych snów, kiedy ktoś mówił do mnie, Maciej, musisz porzucić wszystko to, co złe. I ja już zacząłem się gdzieś tam modlić do Pana Jezusa. Pamiętam, że byłem strasznie nawiedzonym człowiekiem, straszyło mnie po nocach. Takie świadectwo też miałem istnienia Pana Jezusa, chociaż ja zawsze w Niego wierzyłem, to było dla mnie oczywiste, aczkolwiek nie doświadczyłem Jego mocy i pamiętam, tak pokrótce rzecz ujmując, ja no, po prostu miałem najście nocne takie, po prostu straszyło mnie.
I pamiętam, że modliłem się oczywiście do wszystkich świętych, po prostu zdrowaśki waliłem równo, ale im bardziej się modliłem, tym bardziej ten strach, to wszystko na mnie nachodziło. Ale do momentu, kiedy pomodliłem się szczerą modlitwą do Pana Jezusa i pamiętam, że to był pierwszy chyba, jeżeli ja dobrze pamiętam, taki pierwsza taka sytuacja, kiedy naprawdę doświadczyłem działania Bożego w swoim życiu, działania Pana Jezusa, kiedy to wszystko ode mnie odeszło i ja poczułem się, jakbym się unosił w powietrzu. I no, dla mnie to było bardzo mocne przeżycie. No i cóż, na przełomie tego właśnie 2014-2015 roku szedłem sobie jeszcze nieprzemieniony. W sobotę wieczorem to wiadome wichry wiały ciężkie w mojej głowie, jak to normalnie można było ująć, ale znalazłem Pismo Święte na przystanku. Pamiętam, że jak znalazłem to Pismo Święte, to po prostu myślałem, że spadł mi z nieba. No nie wiem, bardzo się cieszyłem z tego powodu. Chodziłem normalnie do samego rana, bo nie mogłem spać. I po wsi chodziłem i cieszyłem się z tego Pisma Świętego. Kolegom mówiłem, że co ja znalazłem, a oni wiedzieli, że ja tam różne rzeczy miałem w sobie. Ogólnie różne, wszystkiego można się było po mnie spodziewać, dlatego nie dziwili się temu. Powiedzieli, dobra, tam znalazłeś, fajnie. Ale tak naprawdę ja zacząłem to czytać, czułem głęboki nacisk ku temu, aby właśnie czytać Pismo Święte. I ja się w ogóle dowiedziałem, że Pan Jezus zostawił swoją naukę na ziemi i po prostu zacząłem czytać to Pismo Święte, ale także zacząłem być temu posłuszny. Nie było to proste, bo czasami ja miałem swój sposób myślenia, no niestety to szło, tak jak już mówiłem, w opozycji względem tego, czego oczekiwał ode mnie Bóg, ale tak aż do dzisiaj dzięki Bożej łasce, bo bez łaski Bożej to ja nie byłbym w stanie ani jednego kroku w przód zrobić, ale tak aż do dzisiaj Pan, jestem uczestnikiem nowego przymierza, w którym właśnie ten stary człowiek, jakby to powiedzieć, zostaje wyrzucany, choć już bardzo wiele go umarło, jestem nowym człowiekiem, ale jeszcze coś tam się znajduje czasami, co potrzeba, no... No, tak jak jest napisane, że aż Chrystus się w was nie ukształtuje i ten Chrystus się właśnie we mnie kształtuje, ale to jest też droga, ta droga do doskonałości, tak jak Paweł mówił, że on do niej zdąża, no, ale jej jeszcze nie pochwycił, tak ja na pewno jej nie pochwyciłem jeszcze, ale zmierzam ku temu i wiadomo, no, nie zawsze jest dobrze. Bóg z nami, ale byśmy z Bogiem. Amen. Chwała Bogu.